Kamil Sybszak, obrotowy reprezentacji Polski. Kamil, przed Wami bardzo dwa i trudne mecze, a niektórzy uważają, że Holandia jest dość łatwym przeciwnikiem, więc Ty jesteś innego zdania. Dzień dobry. No nie tylko ja, bo ja myślę, że i cała reprezentacja i wszyscy moi koledzy, zarówno i cały sztab szkoleniowy jest tego samego zdania. Na pewno nie ma mowy o lekceważeniu przeciwników, bo czytając ich wywiady, zawodnicy zapowiadają się, że są w stanie tutaj sprawić jakąś niespodziankę, dlatego my też oczywiście nie lekceważymy żadnego przeciwnika, ale na pewno ich też nie ma, nikt nie ma w głowie, że będzie to łatwy mecz. Przygotowujemy się dobrze do tego spotkania i chcemy dobrze zaprezentować się przed polską publicznością. No właśnie, bo pierwszy mecz gramy u siebie, czyli w Katowicach. Zawsze jako drużyna możecie liczyć na naszych wspaniałych kibiców, którzy dopingiem praktycznie przez 60 minut Was wspierają. Tak, no ja cieszę się z powrotu do Katowic, ponieważ jest to rodzinne miasto mojej żony. Bardzo dobrze mi się zawsze tutaj gra i ja myślę, że całej reprezentacji na każdym meczu dopisuje nam dobra atmosfera na meczu. Przeważnie hala się wypełnia praktycznie na maksa. Miejmy nadzieję, że zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłkę nożną nie będą miały wpływu na frekwencję na hali, bo tak jak tutaj zostało powiedziane, mecze dopiero zaczynają się w niedzielę, a nasz mecz jest jutro. Zakładając szczęśliwy scenariusz dwumeczu z Holandią, po środzie praktycznie już zaczniecie akcję pod tytułem Rio 2016 Igrzyska Olimpijskie. No tak, ale jeszcze przed tą akcją mamy te dwa ważne mecze i ja myślę, że tutaj każdy z nas aż tak daleko w przyszłość jeszcze jednak nie wybiega i koncentrujemy się na tych dwóch spotkaniach.